Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Tak na wstępie Wam tylko szybko powiem, że wiem, że mam tu czerwoną plamę i tu czerwoną plamę, ale przed chwilą wyrwałam sobie dosłownie dwa włoski, które mnie denerwowały, a ja mam taką wredną skórę, że teraz przez pół godziny będę miała czerwone plamy. No. A tematem dzisiejszego filmiku jest paleta z AliExpress, inspirowana paletką Huda Beauty. No i tutaj mam firmę Miaol, Miaul, czy coś w tym stylu. I dlaczego mówię, że jest to paleta inspirowana, a nie podróba? Ponieważ nie mamy tutaj napisane Huda Beauty, nikt nam nie wmawia, że kupujemy paletę Huda Beauty. Jest to coś na zasadzie Make Up Revolution, moim zdaniem, czyli firma, która nie ma własnego pomysłu na życie i zgapia od innych, tylko daje swoją nazwę. Ja tą paletę kupiłam za jakieś 21 zł, jak patrzyłam, w tym momencie kosztuje 23,67. Jak możecie teraz z bliska zobaczyć, tutaj z tyłu mamy wypisany skład i tak dalej. Oczywiście będą spekulacje, ile w tym prawdy, czy to faktycznie w tym składzie znajduje się to, co tutaj mamy napisane. No ja tego nie wiem, ale też mówienie o tym, że każdy Chińczyk wrzuca szkło do swoich kosmetyków, jest troszeczkę wrzucaniem wszystkich do jednego wora. No moim zdaniem Chińczycy też czegoś muszą używać. Tutaj mamy też informację, że jest to produkt nietestowany na zwierzętach. No i oczywiście informacja, że wyprodukowana jest ta paletka w Chinach. Po otwarciu paletki możemy zobaczyć, że tak jak w Hudzie Beauty mamy 9 cieni, jest lusterko, mamy też tutaj folijkę ochronną, żeby tutaj nam się nic nie pobrudziło. Lustro jest zabezpieczone też folią ochronną, tak, też jest zabezpieczone. No i ja sobie ściągnęłam na telefon zdjęcie oryginalnej palety, żebyśmy sobie porównali kolorystycznie, jak to mniej więcej ma się do siebie, czy to będzie podobne. No i tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że tak patrząc na zdjęcie i na tą paletkę, no to wydaje mi się, że kolory są bardzo dobrze oddane. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało na swatchach. No i oczywiście wykonamy sobie makijaż tą paletą. No ale tak patrząc na zdjęcia, no to powiem Wam, kurde, postarali się. No i w palecie mamy 9 cieni, z czego 3 cienie są matowe, czyli ten jasny zielony, ten taki bardzo mocno żywy zielony oraz brąz. Następnie tutaj mamy takie dwie perły oraz tutaj raz, dwa, trzy, cztery takie cienie, już powiedziałabym takie metaliczne, takie bardzo miękkie w dotyku. Przed chwilą pierwszy raz Wam je swatchowałam, Wy oczywiście swatcho zobaczycie za chwilkę. No i od razu też uprzedzę, że te cienie metaliczne są tak bardzo miękkie i delikatne w dotyku, że trzeba uważać z nimi i nawet jak do mnie ta paletka przyszła, to jeden z tych cieni był taki, może nie rozkruszony po palecie, ale było widać, że jest troszeczkę tak uszkodzony, taki popękany, ale wystarczyło go przez chusteczkę na sucho podociskać i on się posklejał. I niektórzy z Was mogą już wiedzieć, że ja testowałam jedną oryginalną paletkę Huda Beauty. Była to bodajże Mauve Obsession, czy jakoś tak. Tutaj będziecie mieli link do mojego testu. I ja byłam kompletnie niezadowolona z tamtej paletki. Ciekawa jestem, czy z tej inspiracji będę zadowolona. No dobra, dosyć już może tego gadania, bo tak siedzę i biadolę. Przejdźmy do swatchy. Bazę pod cienie mam już nałożoną, jest to standardowo u mnie paint pod Zmaka w odcieniu Painterly i widzę, że w tej palecie nie mamy żadnego beżowego cienia, także sięgam po coś innego. Okolica pod łukiem brwiowym zmatowiona. No i oczywiście sięgniemy sobie najpierw po ten brązowy cień, żeby zaznaczyć załamanie powieki. To jest taki brąz przełamany delikatnie zgniłą zielenią, tak mi się wydaje w tym świetle. I generalnie jeżeli chodzi jeszcze o właśnie takie paletki typowo jednokolorowe, to ja nie uważam, że to są paletki samowystarczalne. Moim zdaniem makijaż zrobiony tylko i wyłącznie tą paletą niekoniecznie będzie wyglądał dobrze. Przynajmniej dla mnie. To nie jest jakby moja estetyka, że wiecie, że zielony cień w załamaniu, inny odcień zieleni w wewnętrznym kąciku, inny odcień zieleni w zewnętrznym, inny odcień na przykład na dolnej powiece.
Ja lubię zieleń, kocham zieleń, ale jako akcent. Może ta zieleń nawet być na większości powieki, ale nie lubię, jak jest tylko i wyłącznie zieleń na powiece. Także ja zobaczę w sumie, czy da się tą paletką zrobić taki makijaż nie tylko zielony, po prostu, żeby to nie była sama zieleń na powiece. Także już Wam mówię od razu, że ja na bank nie użyję wszystkich tych cieni. No i będę używała pędzelka z AliExpress. Tutaj będziecie mieli test tych właśnie pędzli. Są to rewelacyjne pędzle z włosia kozy. Uwielbiam te pędzle. No i tak jak mówiłam, nakładamy ten brąz. Najpierw nabieram go w takiej bardzo małej ilości. O kurde, ale wow, ale pigment jest. Ja tak dosłownie tyci nałożyłam na pędzel. Ale powiem Wam, już mi się nie podoba ten kolor za bardzo. On tak wygląda dosyć szaro. Trochę brzydko wygląda ten kolor. No widzicie, no jednak to jest taka, no, chłodna paleta dosyć, nie? Zieleń jest chyba chłodna, nie? A jednak ja, jeżeli chodzi o załamanie, ja lubię mieć ciepłe brązy albo neutralne tutaj. Chłodne odcienie przeważnie właśnie takie brudne mi się wydają u mnie. Także ja nie dokładam więcej tego brązu tutaj. Dosłownie te tyci, co miałam na pędzelku, to teraz przez cały czas rozcieram. I ogólnie powiem Wam, że cień bardzo ładnie się rozciera. Nie wytraca się jak na razie podczas rozcierania. Ja wiem, że go to jest bardzo malutko, ale ja właśnie takie tyci chciałam sobie nałożyć. Oczywiście podejrzewam, że będzie można go budować, zresztą zobaczymy. Jeszcze takie tyci sobie dołożę już tutaj w samym tym załamaniu. Zobaczymy. O, zobaczcie, ten pigment spokojnie można budować. Ale ja w dalszym ciągu na takiej bardzo małej ilości tutaj sobie działam. No dobra, załamanie mamy zaznaczone i powiem Wam szczerze, że mimo, że tak troszkę zbyt brudnawy ten kolor jest jak dla mnie, to jeżeli chodzi o samą pracę z tym cieniem, to mi się wydaje, że bardzo ładnie się on porozcierał, nie powytracał się, nie widzę żadnych plam na tą chwilę. Jak na razie jest spoko, jestem miło zaskoczona. A w ogóle to sobie zobaczcie, jak ten cień wygląda w palecie. Wiem, że to może nie być zbyt istotne, ale nie poosypywał się w ogóle tutaj, nie poprószył za bardzo. Teraz sięgam po pędzelek z Make Up Cut i tutaj będziecie mieli link do filmu z testem tych pędzli, natomiast z tego co się orientuję, chyba na tą chwilę ich nie ma już w sprzedaży. Nie wiem, jeżeli jesteście ciekawi, to zobaczcie, tam są pod tym filmem linki właśnie do tych pędzli. No jeżeli będą te pędzle, no to link będzie aktywny, jeżeli nie, no to nie. No i spróbuję sobie użyć tego zielonego koloru, ponieważ jestem ciekawa, jak on będzie przyczepiał się do powieki, ponieważ na swatchach tak średniawo to wyglądało. Tak, ten cień chcę raczej potraktować jako taką bazę, ale kurczę, ładny on ma pigment. Generalnie takie właśnie bardziej neonowe, żywe kolory lepiej wyglądają na jakiejś białej bazie. Wtedy to wszystko jest tak dużo ładniej podbite, te kolory. Właśnie ten kolor jest taki bardziej ożywiony. No ale tak czy siak powiem Wam, że całkiem nieźle. No i zobaczcie, tutaj podczas rozcierania granic ta zieleń mi w ogóle nie zanika. Wszystko ładnie się rozciera. Kurde, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tą paletką. Ale makijaż jeszcze nie jest skończony, więc nie ma co. Kurde, właśnie sobie uświadomiłam, że mój ukochany pędzelek wzięłam do takiej neonowej zieleni. Wiecie, co to oznacza? Że ten pędzelek będę miała już zafarbowany na dłuższy czas. Kurde, mogłam wziąć jakiś inny pędzelek. Dobra, nieważne, nieważne. Teraz chciałabym sobie przyciemnić zewnętrzny kącik i myślę, że do tego sobie wypróbujemy ten taki zielono, złoto, brązowo, oliwkowy cień. To jest ogólnie taki kolor, który ja uwielbiam. Uwielbiam taki kolor. Na swatchu też bardzo mi się spodobał ten cień. Zobaczymy, jak on się przyklei pędzelkiem bez żadnej bazy. Ej, spoko! Ej, fajny jest ten cień! Podoba mi się. Trochę się ogólnie obawiam tych metalicznych cieni, bo w nich jest bardzo dużo brokatu, a ja jestem bardzo wrażliwa na brokaty i obawiam się, jak to kurczę będzie. Czy mi to nie powpada do oczu i nie będzie mnie denerwować. Na powiece ten cień wychodzi taki zielono, czarno, lekko odbijający się na złoto. Bardzo ciekawy ten cień jest, naprawdę. No i pozacieram sobie jeszcze granice, zobaczymy od razu, czy on nie będzie mi tutaj zanikał, ale nie, bardzo ładnie się rozciera. Kurczę, fajnie się rozciera. No to maty mamy wypróbowane, perły mamy wypróbowane, to teraz może któryś z tych metalicznych weźmiemy. No i oczywiście krzyczy do mnie tutaj ten taki żółto-limonkowo-zielony cień.
Zobaczymy. Najpierw nałożę go troszeczkę palcem i sprawdzimy, czy będzie potrzebny klej do brokatów. No powiem Wam, że tak palcem to się przykleja głównie sam brokat. Nie podoba mi się, jak to wygląda palcem. Zobaczymy z klejem. Biorę sobie taki mały pędzelek, żeby tak bardziej precyzyjnie nałożyć ten klej. No a teraz w ten klej mogę pędzelkiem wtłoczyć sobie ten cień. Z klejem to wygląda przepięknie. Słuchajcie, dosłownie przed chwilką listonoszka przyniosła mi paczuszkę z AliExpress właśnie, a w niej były dwa eyelinery z You Can Be, które też za chwilkę sobie od razu przetestujemy. No i tak patrzę na te moje oczy i niby wszystko fajnie wygląda, ale jeszcze dodałabym coś błyszczącego na środek. Także biorę sobie jeszcze NYX Glitter Primer. Takie tyci nakładam sobie tutaj na środek. I wezmę sobie również złoto, ale to drugie, jest to ten perłowy cień. I wciskam go sobie palcem. O, pięknie to wygląda. No ja zdecydowanie chyba jednak wolę się w takich metalicznych cieniach, ale bez brokatu. Coś tak jak ta perła właśnie, ona tak wbita w klej, takiej metaliczności właśnie nabiera. I sobie małym pędzelkiem z Blendit jeszcze tutaj pozacieram granice. Test tych pędzli Blendit będziecie mieli o tutaj. No to może zanim zrobimy dolną powiekę, to zrobimy sobie kreski i zobaczmy, co to mi tutaj przyszło. Nie pamiętam, ile kosztowały te eyelinery. Wydaje mi się, że coś koło 7 zł, czy jakoś tak. No i jak widzicie, mamy tutaj takie podłużne, płaskie opakowanie. A w środku... coś takiego. Zobaczmy, jak ten drugi wygląda, bo pamiętam, że zamówiłam złoty i fioletowy. O, i zobaczcie, no to już widać, że ten jest fioletowy, ten jest złoty. Kurde, fajnie to wygląda. Tutaj mamy w środku kuleczkę. Także dobra, zacznijmy od tego złotego. Zobaczymy na dłoni. I to są takie eyelinery właśnie, coś na zasadzie Kat Von D, Eveline, to są pędzelki, to nie są takie, wiecie, gąbczaste pisaki, tylko to są pędzelki. No i zobaczmy. O kurde! Fajnie to wygląda. Ostrość, łap się. No. Ej, fajnie to wygląda. Dobra, zobaczmy ten fiolet. Tak to tutaj wygląda na pędzelku. I oj. Ojejku, to jest piękne! Ej, powiem Wam, jestem w szoku. I te eyelinery są takie właśnie nasycone brokatem, są takie błyszczące, ale przepięknie te kolory wyglądają i mają naprawdę fajną pigmentację. I co, trzeci raz z rzędu zrobię sobie fioletowe kreski? No bo ostatnie dwa makijaże, które robiłam na tym kanale, były z fioletowymi kreskami. No to robimy trzeci raz. I powiem Wam, że skubańce nawet ciężko schodzą z dłoni. Kurczę, mogą być trwałe. Dobra, no to jedziemy z tym fioletem. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie pasowało do tego makijażu. Ale dobra, nieważne. Tak, widzę, że po czasie trzeba go troszeczkę sobie jeszcze tutaj wstrząsnąć, bo troszkę się jakby zapycha. O, ale po wstrząśnięciu dalej tutaj ładnie rysuje. No ale trzeba go sobie wstrząsać. Tym bardziej, że wiecie, ja mam jednak dosyć grubą warstwę metalicznych cieni na powiece, więc to też nie ułatwia. Okej, ja wiem, że to nie są najrówniejsze kreski świata, ale ten eyeliner jest cudowny. Jest cudowny! Ja normalnie po nagraniu tego filmu idę kupić następne kolory, bo tam, z tego co pamiętam, były też inne kolory. Jest piękny. Oby jeszcze był trwały. Ale kurde, powiem Wam naprawdę... wow. I spokojnie można budować pigmentację jak coś, nakładać warstwę na warstwę, nic tutaj Wam się nie psuje, nie rozkleja, nie rozwarstwia, bo teraz właśnie jadę jeszcze raz na tym, co mi zaschło. I spokojnie można pogłębić kolor, choć nie ma aż wcale takiej dużej potrzeby, ale zobaczcie, pięknie to wygląda. Kreseczki mamy zrobione, są świetne. Tak sobie myślę, czy by jeszcze nie wsadzić gdzieś tego złotego eyelinera. Kurczę, tylko teraz nie wiem za bardzo gdzie. Tak więc jak widać, troszeczkę te cienie ogólnie mi się tutaj poosypywały. Bardziej w sumie poosypywał mi się brokat niż cienie. No ale ja sobie teraz to wszystko podoczyszczam.
i zrobimy sobie dolną powiekę. Okej, brokatu jeszcze troszeczkę mi zostało pod oczami i ogólnie na twarzy, ale brokatu naprawdę ciężko jest się pozbyć, a nie mam tutaj taśmy klejącej, żeby teraz się bawić z odciskaniem tego taśmą, także zostawmy to tak jak jest. No i zaczniemy na dolnej powiece od tego brązu matowego w zewnętrznym kąciku. Będę go wtłaczać pędzelkiem z Jessup numer 223. Tak sobie myślę, że jeszcze raz sięgnę po klej do brokatów, nałożę go sobie tutaj w wewnętrznym kąciku dolnej powieki i nałożymy to złoto, które mam na samym środeczku. Tak to wygląda na ten moment, ale wiecie co? Ja bym troszeczkę sobie ocieplała jednak jeszcze ten makijaż. Dodałabym czegoś cieplejszego troszeczkę tutaj powyżej załamania, bo troszkę mi tam jest za szaro. Także troszkę oszukam, ale no trudno. Biorę cień z palety Affect Naturally Matte. Ten taki cieplejszy troszeczkę brąz. Nakładam go dosłownie tyci. Zobaczcie, pędzel jest prawie że niezafarbowany. Tak, dosłownie tyci. O, jejku, patrzcie jaka różnica. Od razu inaczej to wygląda. Różnica jest praktycznie niezauważalna, ale jakoś tak zupełnie inaczej to wygląda. Zobaczcie, z tej strony, a z tej strony. Ale wiecie co? Najbardziej to jestem zdziwiona tym, że żaden brokat mi nie przeszkadza, nic mi nie powpadało do oczu, nic mi nie przeszkadza w oczach i w ogóle, a ja mam bardzo wrażliwe oczy na brokaty, a oczy mi się świecą jak bombka, jak kula dyskotekowa, a nic mi nie przeszkadza, także jak najbardziej na plus. Wykończę sobie makijaż i zaraz do Was wracam. Tak wygląda skończony makijaż. No dobra, makijaż mamy skończony i myślę, że możemy sobie już podsumować, co myślę o tych eyelinerach i o tej palecie. No i zacznijmy może sobie najpierw od palety. Oczywiście wiem, że na powiekach nie przetestowałam wszystkich tych cieni, natomiast jeżeli chodzi o cienie metaliczne, brokatowe, które chcecie przyczepiać na klej do brokatów, to one wszystkie raczej podobnie się zachowują. Przynajmniej ja tak zawsze trafiam, że każdy jeden praktycznie przyczepiony na klej do brokatów wygląda ładnie. Jeżeli chodzi o maty, to tutaj nie są to najlepsze maty. Ładnie się nakładają, fajnie się rozcierają, natomiast no nie są to najlepsze maty, po prostu. W każdym razie, jeżeli chodzi o cenę 20 zł jak za tą paletę, to myślę, że tak czy siak warto choćby dla tych właśnie cieni błyszczących, bo wyglądają fenomenalnie, a mamy tutaj ich aż 6 za 20 zł około. Moim zdaniem nie jest to w żadnym wypadku paleta samowystarczalna, choć da się zrobić tylko i wyłącznie nią makijaż. Ja raczej patrzę na takie paletki pod kątem paletek uzupełniających, kiedy mam ochotę właśnie na jakiś błyszczący cień, albo na matowy akcent właśnie zielony w makijażu. Tak jak już Wam mówiłam, ja wolę takie kolory właśnie dodawać jako jakiś kolorystyczny akcent na powiece niż robić sobie cały zielony makijaż. Dlatego dzisiaj też raczej właśnie starałam się tą paletą wykonać jednak makijaż, który będzie odpowiadał po prostu mojej estetyce. Ja tą paletkę Wam polecam przetestować sobie, jeżeli lubicie takie kolory, ale w tej aukcji też były inne kolory, także klikajcie w link, który znajdziecie w opisie do tej paletki i zobaczcie, czy są paletki, które odpowiadają Wam kolorystycznie. A teraz przejdźmy do eyelinerów. Jestem zajarana i przed chwilą, jak zgrywałam sobie materiał na kompa z karty, to zamówiłam dwa kolory. Zamówiłam zielony i niebieski. Był jeszcze srebrny, ale srebrnego nie zamawiałam, ponieważ jakoś tak, no, srebro nie do końca mi się podoba. Natomiast eyelinery jak najbardziej Wam polecam, są rewelacyjne. Oczywiście możecie troszeczkę się denerwować, bo trzeba jednak co chwilę nimi trząchać, ale za 7 zł naprawdę warto. Nie widziałam jeszcze nigdzie takich kolorowych eyelinerów właśnie w takiej postaci pisaka z pędzelkiem na końcu. Jeżeli gdzieś takie są w Polsce dostępne i w tak niskiej cenie, to oczywiście dajcie znać, chętnie sobie to obczaję. Koniecznie piszcie w komentarzach, jak podobają Wam się produkty, które Wam dzisiaj tutaj pokazałam i jak podoba Wam się ten makijaż. No i to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.